20 maja wspominamy świętego Protazego Cionkubo, męczennika. Protazy urodził się w 1799 roku w bogatej, wpływowej rodzinie szlacheckiej w Korei. Jednakże jego dziadek, popełniwszy wiele błędów, przyczynił się do zubożenia rodziny. Ponadto jego ojciec chciał żyć jak prosty człowiek, dlatego ukrył swoje szlacheckie pochodzenie, przeniósł się z rodziną do Seulu i tam podjął pracę w fabryce powrozów. Protazy też znalazł tam zatrudnienie. Miał on około 30 lat, kiedy poznał chrześcijaństwo. Poznawał je z książek religijnych, kateches i nauczania księdza misjonarza. Po kilku latach przygotowań przyjął chrzest święty. Chiński misjonarz powierzył jemu i jego żonie opiekę nad domem, w którym odpoczywali katolicy przychodzący do Seulu na mszę świętą do spowiedzi. Ofiarnie wraz z żoną opiekował się domem i przebywającymi tam pielgrzymami. Protazy był ojcem 14 dzieci, które wszystkie umarły w dzieciństwie. Przyjął to cierpienie bez narzekania jako wolę Bożą. Jednoczył się z ukrzyżowanym Panem Jezusem. Z natury Protazy był łagodny i pokorny. Razem z żoną byli uważani za bardzo pobożnych katolików. Gdy wybuchło prześladowanie kościoła w Korei, byli aresztowani jako jedni z pierwszych w kwietniu 1839 roku. Byli przesłuchiwani i torturowani, jednak wytrwali w wierze. Po pewnym czasie Protazego odesłano do sądu wyższej instancji. W czasie przesłuchań kuszony był do odstępstwa od wiary i nęcony różnymi obietnicami. Zniesione tortury osłabiły jego siły, a ponadto nigdy nie cieszył się dobrym zdrowiem, dlatego też uległ. Wyparł się wiary w Pana Jezusa. Tak jak mu to obiecywano, Protazy natychmiast został zwolniony z więzienia. Wrócił do domu, ale nie zaznał spokoju. Nie mógł ani jeść, ani spać. Dręczyły go wyrzuty sumienia. Płakał, modlił się, serdecznie żałował. Katolicy, z którymi się spotkał, pocieszali go, ale też zachęcali, by odwołał to, co zrobił. Gdy w końcu Protazy przyszedł pod budynek sądu i powiedział, że chce odwołać swoją apostazję i pokutować za grzech, strażnicy wyśmiali go i powiedzieli, że ta decyzja jest nieodwołalna, nieodwracalna i że nie zamierzają go wpuścić na teren sądu. Protazy kolejną próbę podjął 12 maja 1839 roku. Znowu nie wpuszczono go, ale on postanowił zaczekać przed bramą na sędziego. Gdy go spotkał, wyznał mu, że jest grzesznikiem i że żałuje za grzech apostazji. Wyznał, że jest katolikiem i chce w więzieniu pokutować, wyrażając też gotowość na śmierć męczeńską. Taka postawa zdenerwowała sędziego, dlatego pozwolił mu wrócić do więzienia. Przebywający tam katolicy przyjęli go z radością. Cieszyli się z tego, że mimo iż się zaparł, powrócił do wiary katolickiej, do wspólnoty kościoła. Kilka dni później Protazego postawiono przed sądem. Tam został dotkliwie pobity, a po powrocie do więzienia zachorował na dur brzuszny. Protazy zmarł w więzieniu 20 maja 1839 roku. Miał 40 lat. Został beatyfikowany przez papieża Piusa XI 5 lipca 1925 roku, a kanonizowany przez świętego Jana Pawła II 6 maja 1984 roku. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie świętemu Protazemu, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam.